Na Śląsku jest ogromna ilość ludzi, którzy myślą właśnie podobnie. Nie w całej Polsce, oczywiście nie próbujemy nikomu ujmować, ale tutaj jest tych ludzi szczególnie dużo, którzy prowadząc własne interesy, którzy działając, robiąc to, co lubią i to, co kochają, to, co potrafią robić, jednocześnie pomagają lokalnym społecznościom i wpływają na to, że Śląsk rośnie, jego wizerunek w całej Polsce. I takie osoby postanowiliśmy nagrodzić. Chcieliśmy wybrać ludzi, którzy najwięcej zarobili, przysłużyli się dla Śląska, dla regionu, czyli zrobili coś dla siebie i dla swoich współobywateli, swoich sąsiadów. Myślę, że jest dużo na Śląsku ludzi, którzy dbają o Śląsk, którzy chcą ten Śląsk rozwijać, którzy chcą, żeby ten Śląsk coraz bardziej błyszczał, był coraz bardziej zielony, a nie kojarzony tylko z tym, że tu są kopalnie, jest brudno i szaro. Ja nie lubię dostawać nagród. Ja lubię coś robić, działać, natomiast no, jestem w takich sytuacjach trochę stremowany. To nie jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze, jeżeli coś udaje się i coś wychodzi, zwłaszcza jeżeli jest myślane o naszym regionie, o naszym pięknym Śląsku. Ja mam duszę twórcy, który zawsze jest niezadowolony. Mam ileś pomysłów, dużych, większych, małych, które bardzo chciałbym stworzyć i za każdym razem, jak już coś rzeczywiście uda się, to jest sukces zawsze grona ludzi. Do każdego przedsięwzięcia trzeba dobrać odpowiednich ludzi, z nimi się cieszyć, im gratulować. Tak jak z telewizją TVS, to jest sukces naszej ekipy, którą mamy w telewizji. Taki tytuł zobowiązuje, przede wszystkim zobowiązuje do tego, żeby rzeczywiście zachowywać się tak, na co dzień i naprawdę tak, jak to, za co te tytuły są przyznawane.